Witam serdecznie. Drodzy Państwo, rozwijam się. Pyszny obiad na mrozy. Klopse. Tak. Umiem robić, nauczyłem się. Nauczyłem się robić. Mięso mielone, sól, pieprz, jajko. Długo wyrabiać. Dodać surową kapustę, drobno pokroić. Surową marchew zetrzeć na tarce. Proporcje mięsa i tych dodatków, czyli kapusta, marchew, mniej więcej tak samo, taki sam kopczyk. Formować kotlety i otaczać w mące żytniej, bo żytnia się nie przypala. Smażyć na tłuszczu, może być olej, smalec, krótko, bardzo króciutko, bo smażone zawsze uważam, że jest takie bardzo ciężkie. Krótko smażyć. Następnie przełożyć do dużego garnka, wszystkie klopse, zalać wodą i gotować około 20 minut. Rewelacja! Kruchutkie, dietetyczne, nieszkodzące na wątrobę. Dalej, brukselka, jako dodatek. Tak, ja zawsze dodaję, tak jak widzicie Państwo, tego sosu sojowego. Ziemniaki gotowane. Zupa kiślowa, ale z wiśniami tym razem. Tak. Pietruszki na końcu. Pięknie. Oczywiście. I łyżeczkę buraczków. Miałem już wczoraj. A to dlatego, że brakuje koloru czerwonego. I zobaczcie Państwo, jak to wygląda. Chwała Panu. Wielka radość być samodzielnym, tak. A tu anioł nad figurą Chrystusa Króla w chroślu, który ukazał się podczas filmowania. Podczas mojego filmu, tak. Piękna zima, a tu ziemniaczek rośnie. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Szczypie w uszy, szczypie w nosy. Mroźnym śniegiem w oczy pruszy, jakoś tak. Hu, hu, ha, nasza zima zła. Zima jest piękna. Tak się tylko śpiewa. Dziękuję.